Że proszę Państwa, jakieś zgrzyty są, no, że Polska jakby pozbawiona jest prawa, że pod jakimś pręgierzem. Wiecie Państwo, no trzeba robić postępy w sposobie myślenia. Ja to rozumiem to wszystko tak, że ogromnym nieszczęściem było urodzić się, proszę Państwa, chyba w tym narodzie, gdzie tak wszystko się zepsuło dość bardzo szybko, się psuło od samego początku, ryba psuje się od głowy, że... A to wczoraj mówili już, proszę Państwa, 11 mówili. I będę o 12 mówić i 13, że wielkie nieszczęście w narodzie izraelskim, gdy zburzono świątynię, to znamy tę historię z roku 70 naszej ery przez wojska rzymskie, ale my chcemy mówić tutaj o tym, z jakiego powodu, bo to przecież co Bóg Jahwe dopuścił, to nie było przypadkowe, proszę Państwa, że zburzono, poganie zburzyli, Rzymianie zburzyli, bezczelnie. Tak dzisiaj jadę przez Warszawę i tramwajem i autobusem i tak sobie wyobrażam twarze Rzymian, jacy brutalni, jacy, od ciebie zamorduje, od cię dobije, a cię. Także, ale dlaczego to wszystko tak było, proszę Państwa, że człowiek jest niedoskonały i już masz odpowiedź od Adama i Ewy, że ludzie są niedoskonali i ludzie po prostu brną w tym wszystkim. Także buziaczki, no i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tak. Człowiek jest niedoskonały. I że ten system kapłański zawiódł. I że Jezus powywracał stoły handlarzom. No to w ramach systemu kapłańskiego mięso lepsze dla siebie brali, a na ofiarę Jahwe, Bogu, składali ślepe kulawe. No to czy to tak miało być od początku? Jakby nie, ale tak było. No i teraz tę schedę, spuściznę, to wszystko, co mamy dzisiaj. Co mamy dzisiaj prawdziwie religijnego na 100%? Nic nie mamy, wszystko jest oszustwo. Państwo zobaczą. Wszystko jest złe. Coś okropnego. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, proszę być tutaj z nami razem, to my powiemy więcej, prawda? Jakich to grzechów Izraelici się dopuszczali. Jakże bardzo byli oni niewierni. A co mi się przypomni, jak wrócę ze sklepu, to dokooptujemy. Kalci i harterzy zazwyczaj byli taką ostoją pewnych wartości, wobec których się opieraliśmy. I czy to jednak nie jest tak, że pewne społeczności... W międzyczasie proszę posłuchać co nieco. Także taka robota imieniny kota. Także widzicie Państwo, Żydzi to myśleli w ogóle, że są najważniejsi i że pogan nie dopuszczano, no bo to było normalne, nie dopuszczano. A jednak jak przyszedł apostoł Paweł, oni nie rozumieli, dlaczego Ewangelia miała dotrzeć do pogan. Tak samo jak dzisiaj, no powiedzmy katolicy, prawda? Też myślą, że tylko katolicy, że oni są najświętsi. A to jest nieprawda. Od kilku już lat wiadomo, że samolot rozpadł się w powietrzu. Problemem jest jednak brak oryginalnych dowodów, powiedziała europoseł Beata. Ewangelia miała dotrzeć do pogan, bo do Żydów najpierw też nie dotarła. Bóg stworzył Adama i Ewę i oni nie byli żadnymi Żydami, żadnymi tam w sensie narodu, ludźmi uprzywilejowanymi, bo oni mieli się rozmnożyć i dać jeden wielki naród. Nie podziały, że miały być. Nie narody, nie granice. A tutaj te wszystkie religie to pilnują swego i granic. Dlaczego? Dlatego, że to są słudzy diabła. Nie miało tak być na początku i nie miało być tylko narodu izraelskiego. Bóg wybrał naród izraelski, ale długo po fakcie, po czasie, realizując swoje plany co do przywrócenia porządku na świecie. Jezus Chrystus miał zapanować jako król.
król, a oni go nie przyjęli, bo nie zrozumieli, bo oni chcieli walczyć. Jako głupio chytry najmądrzejszy, bo mówi się, że mądry głupiemu ustąpi. Ale gdzie tu mądry? Gdzie badacz, jak to mówi Biblia? Gdzie uczony wieku tego? No, nie ma, nie ma. Człowiek agresywny jest... jest głupi, nie ma mózgu, bo się nie umie opanować. I tak było, proszę Państwa. Bóg musiał dopuścić do tego, żeby pogańskie wojska zniszczyły świątynię świętą. Ale dlaczego? Dlatego, że ta świątynia z cielesności swej i w cielesności swej wcale nie była święta. Tam były gdzieś poukrywane wartości duchowe. I to, te wartości, jak to u Boga teraz walczysz o dobre imię. Gdzieś one miały być, ale tych duchowych wartości wcale nie było, bo u Żydów w tym systemie kapłańskim było wszystko na pokaz. Tutaj 23 rozdział Ewangelii Mateusza czytaj. Zobacz, jak to ładnie jest przenieść na 20 wiek i teraz też dalej na 21 wiek. Wszystko jest to samo, że ta klasa kapłanów, oczywiście, że fałszywych, bo jest apostoł Paweł powiedział, że tamtych kapłanów było więcej, składa ani ofiar. Jezus Chrystus był jedynym i głównym kapłanem. No i apostoł Paweł powiedział, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I że ci kapłani nie są potrzebni, bo jest zakon mojżeszowy nie jest potrzebny, bo Jezus Chrystus zostawił zakon Chrystusowy, dwa przykazania miłości do Boga nade wszystko, miłuj bliźniego też, z tego jak siebie samego. Tego nie ma nigdzie. A tu pijaki już na Szeligowski, już jeden pijany przyszedł przed siódmą, to do czego to jest podobne, pijany przyszedł. Mohery, już, niedozwolone porozumienia przedsiębiorców są szkodliwe dla wszystkich uczestników, wskazuje Łomnik. Prezes urzędu Marek nie chciał podkreśla, że zwiększenie wykrywalności zmów to jedno z najważniejszych zadań instytucji, którą kieruje. Uruchomienie programu ma pomóc urzędowi skutecznie wykrywać porozumienia ograniczające konkurencję. Ich negatywne skutki odczuwa każdy z nas. Zmowa cenowa powoduje, że musimy płacić więcej za produkty lub usługi. Zmowa przetargowa skutkuje m.in. większymi wydatkami z publicznych pieniędzy. Natomiast podział rynku może sprawić, że dany towar lub usługa nie będą dostępne na danym terenie. Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 55 60 500 lub drogą mailową na adres sygnalista@uokik.gov.pl. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej urzędu. UOKiK pracuje także nad rozwiązaniami, które wprowadzą instytucje sygnalistów do prawa antymonopolowego na stałe. Podobne przepisy stosowane są już m.in. w Niemczech, na Słowacji czy na Węgrzech. W połowie marca Komisja Europejska wprowadziła narzędzie umożliwiające anonimowe powiadomienie o zmowie. 17 osób zostało poszkodowanych wskutek zderzenia autobusu z tramwajem w centrum Bydgoszczy. Do szpitali trafiło 15 osób. Wśród nich są dwie dziewczynki w wieku 2,5 i 10 lat. Pozostałym osobom udzielono pomocy na miejscu zdarzenia, poinformowały służby. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Ogińskiego w pobliżu dworca autobusowego. W efekcie tramwaj wykoleił się. Zarówno motorniczy, jak i kierowcy autobusu twierdzą, że w chwili zdarzenia mieli zielone światło. Obaj byli trzeźwi. Przyczyny wypadku wyjaśnią śledczy. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson podkreśla, że Stany Zjednoczone będą odpowiadać tym, którzy popełniają zbrodnie na niewinnej ludzkości. Odniósł się w ten sposób do konfliktu w Syrii. Tillerson przebywa z wizytą we Włoszech, gdzie trwają dwudniowe obrady szefów dyplomacji państw G7. Jutro w ramach tego spotkania odbędzie się nadzwyczajna narada na temat sytuacji w Syrii. Amerykanie przepuścili atak na bazę wojsk reżimu syryjskiego w odpowiedzi na ubiegłotygodniowy atak gazowy w prowincji Idlib, gdzie zginęło około 90 osób. O jego przeprowadzenie oskarża się reżim prezydenta Bashara al-Assada. W
Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Po południu na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 15-17 stopni na krańcach północnych do 21 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy kraju oraz w górach i w rejonach burz okresami dość silny. W porywach do 65 km na godzinę. W Tatrach do 80, południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. Więcej informacji na www.radiomaria.pl. W dzisiejszych rozmowach niezakończonych rozmawiać będziemy o sytuacji syryjskich rodzin w Aleppo i Hasakę. Temat ten przybliży nam siostra Ani Beneliem, przełożona sióstr Jezusa i Maryi w Damaszku i Aleppo. Pierwsza część rozmów o godzinie 18.15, również w telewizji Trwam, druga w Radio Maria o 21.30. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radio Maria, mamy wiarę i miłość do Niepokalanej. I choć mamy jeszcze bardzo wiele braków, to na tym fundamencie budujemy dobrą przyszłość własną najbliższych ojczyzn. Aby zbudować dobrą przyszłość, pomyślmy, zaplanujmy i organizujmy już teraz. Myślmy nad tym, jak to zrobić najlepiej. Pielgrzymki dla młodzieży, dzieci i całej rodziny Radia Maria. A więc z młodzieżą idziemy do Matki Najświętszej pod hasłem Idźmy z Maryją i głośmy Chrystusa. Pielgrzymka młodzieży w pierwszą sobotę miesiąca, 6 maja. Dzieci 11 czerwca. Polonia w Ameryce i Kanadzie 2 lipca. Cała rodzina Radia Maria w Polsce 9 lipiec. Kto pragnie, zapraszamy już 8 lipca w sobotę. A więc 9 lipiec. Cała rodzina Radia Maria. Zapraszamy. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, współpracownicy Radia Maria i Telewizji Trwam. Od paru lat prosimy o podawanie nazwisk tych, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej od śmierci z rąk Niemców. Jest już zgłoszonych ponad 40 tysięcy nazwisk tych bohaterów, choć rozpoczęliśmy tę akcję 67 lat po wojnie, a więc wielu świadków tych heroicznych czynów zmarło. Już wielu nie będzie można ocalić od zapomnienia. Obecnie Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, który powołała 1 stycznia tego roku Fundacja Lux Veritatis, również opracowuje dokumentację dotychczas niezgłoszonych na nasz apel bohaterów ratujących Żydów. Prosimy, nie odkładajcie Państwo na później, lecz zgłaszajcie teraz nazwiska tych bohaterów, o których wiecie, ocalmy ich od zapomnienia. Niech będą oni jak światło dla następnych pokoleń. A oto numer telefonu dla tej akcji. 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Jeśli telefon jest zajęty, prosimy próbować aż do skutku. Bądźmy cierpliwi. Centrala nasza przyjmuje tylko telefony niezastrzeżone.
Jeszcze raz przypominam, numer telefonu do tej akcji Ocalić od zapomnienia 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Także numer podawany we wtorkowej audycji Ocalić od zapomnienia jest aktualny. To jest inny numer, ale również aktualny. Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Ocalmy od zapomnienia tych wielkich bohaterów, męczenników II wojny światowej za innych ludzi. Trzynaście minut po godzinie 13, 10 kwietnia 2017 roku rozpoczynamy aktualności dnia. Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogła ich wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o litość, ni wezwać znikąd pomocy. W podartym jenieckim płaszczu, martwą do rowu zepchniętą, i zaspaną ziemią, krwią na wskroś przesiąkniętą, by z martwych wstać nie mogła, by nikt się nie doszukał, by nikt się nie domyślił tej samotnej mogiły, tych prochów i tych kości, świadectwa największej hańby i największej podłości. Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie, bo nawet wiatr, choć był świadkiem, świecie nie rozniesie. Tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy i woła o sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie, prawdę o jeńców tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie. Yeah.
Pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, dzisiaj 7 lat od Smoleńska, od tej tragicznej wiadomości, która dobiegała do nas, no później sprawiła, że Polacy stanęli na krakowskim przedmieściu, że modlili się, że byli razem. A później pamiętamy także i walkę o krzyż na krakowskim przedmieściu i prowokatorów i pluszowe misie na krzyżach i przypalanie ludzi niedopałkami papierosów. Wszystko, na to wszystko patrzyła ówczesna władza i jakby dawała ciche przyzwolenie na tego typu agresję. Jak wygląda Polska 7 lat po tym tragicznym zdarzeniu, którego przyczyny jeszcze nie są ustalone? Oczywiście cały ten problem czy tę rocznicę wieloaspektowo można rozpatrywać. Jedna rzecz to to, o czym ojciec mówił, że po tej śmierci, po tym tragicznym wydarzeniu mieliśmy do czynienia z tym takim duchowym, patriotycznym, a zarazem głęboko religijnym przeżyciem. Uruchomieniem wszystkich tych wspomnień też historii Polski, bo pamiętajmy o tym, że to jest też rocznica i była mordów katyńskich. I uruchomiono wówczas to takie środowisko, definiowano je bardziej jako związane z ówczesnym skandalistą politycznym Januszem Palikotem, w sensie właśnie tej walki o krzyż, czy pewnych zachowań, byśmy powiedzieli, nielicujących z powagą śmierci, to znaczy zupełnie wyzutych z tej naszej tradycji, naszej kultury, że jeśli ktoś w ten sposób żałobę trzyma, to się tutaj nie robi rzeczy, które są skandaliczne, czy też obrazoburstwo, które też się pojawiało, o czym ojciec mówił. To jak gdyby też ilustruje jedną sprawę, że pozwolono na to dlatego, ażeby wokół tej katastrofy smoleńskiej nie gromadził się cały naród w pewnej jedności. Obawiano się jakichś konsekwencji politycznych utraty władzy przez ówczesną koalicję, więc myślę, że to było stąd związane przyzwolenie. A po drugie, cały czas w Polsce i wtedy i teraz odbywa się coś w rodzaju wojny kulturowej. Musimy pamiętać, że to, co u ludzi religijnych, u katolików, tych żyjących klasyczną kulturą europejską, to co wywołuje powagę, jakieś głębokie przeżycia duchowe, jest praktycznie niezrozumiałe dla tych różnych rewolucjonistów, dla których życie się redukuje do przyjemności i do czesności. I jeśli ludzie się mobilizują pod krzyżem, to jest ta kontrakcja. I ona nie tylko jest w Polsce. Niestety ona już coraz mocniej jest w wielu innych krajach. U nas się ujawnia, oczywiście przy okazji tych smoleńskich kwestii, ale proszę zwrócić uwagę, jak się przyjdzie spór o aborcji, w jaki sposób obrazoburcze rzeczy się pojawiają w sztuce i tak dalej. I na tym tle to się też rozgrywa. To nie jest tylko taktyka, to jest spór o głęboko rozumianą kulturę,
stosunek do tradycji, o stosunek do człowieka, do jego godności, do śmierci i tak dalej. Natomiast oczywiście wokół tego wszedł ten spór polityczny i on równo szedł z tym problemem wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Wiemy o tym, że ta kwestia ciągle trwa. Ja bym zwrócił jednak uwagę, nie tyle zamach był czy nie był, bo to nie jest ani w moich kompetencjach, ani nie ma jeszcze rozstrzygnięć w tym zakresie. Natomiast pamiętajmy, że jeśli chcemy rozliczyć katastrofę smoleńską, a o tym się teraz mówi, to trzeba przyjrzeć się wszystkim okolicznościom bez względu na to, jaka była jej bezpośrednia przyczyna. Ale wszystkie pośrednie rzeczy, typu organizacja lotu i rozdzielenie wizy. I to jest problem, do, wydaje mi się, do zbadania i do rozstrzygnięcia bez wchodzenia w te emocje podniesione, zamach czy brak zamachu. Bo dziwna jakaś suma różnych samobójstw, różne śmierci ludzi w jakikolwiek sposób, w sensie analiz czy świadków, którzy wówczas umierali. I to jest absolutnie do wyjaśnienia bez względu na to, jaki będzie ostateczny wniosek. Był czas w Polsce, gdy powszechnie mówiło się o tajemniczym, seryjnym samobójcy, który przychodził w piątek. No właśnie. I ja uważam, że o tym się w ogóle prawie dzisiaj nie mówię. To jest fundamentalna sprawa. Wreszcie trzeba zobaczyć, jak śledztwo było prowadzone i kwestia prawda, tej konwencji chicagowskiej i oddania Rosjanom. To trzeba wyjaśnić bez względu, czy to był wypadek, czy to był zamach. Czy weźmy dalej skandaliczne rzeczy, niedopuszczalne zamiany ciał i bezczeszczenia zwłok. Cokolwiek by o tym nie powiedzieć, czy to były ofiary wypadku, czy to były ofiary zamachu, absolutnie ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność. Z punktu widzenia również Polski, bo to jest kwestia funkcjonowania państwa polskiego. I to wszystko, kiedy zsumujemy, to wydaje mi się tylko i wyłącznie skupienie się nad tym, czy prawda, jaka była bezpośrednia przyczyna wypadku. To jest bardzo ważne, z czym pewnie te badania trwają dłużej. Równolegle absolutnie ta sprawa jest do wyjaśnienia. Bo pamiętamy wówczas, jak Donald Tusk mówił, państwo zdało egzamin. W najmniejszym stopniu nie zdało. W najmniejszym stopniu. Panie profesorze, Bronisław Komorowski w rozmowie z Radiem Z mówi, powtarza to dzisiaj, tu cytat, fundament państwa polskiego sprawdził się w 100%, jeśli chodzi o 10 kwietnia i dodaje, nie było czasu na żadne rozważania, na jakieś przeżywania i rozterki, tylko po prostu trzeba było się brać za robotę i Bronisław Komorowski wziął się za robotę. No ale przeżony za co, że przejął ster państwa przed czasem, przed oficjalną komunikatem o śmierci prezydenta. No nie przesadzajmy, właśnie, że wszystko prawie, bo wymieniłem tu wiele rzeczy, jest wręcz skandaliczne. I w tym względzie to wymaga w moim przekonaniu rozliczeń ze względu na dobro państwa polskiego, które powinno absolutnie zabezpieczać tego typu wizyty. I ona przecież była w sensie technicznym przygotowywana przez rząd, a nie przez prezydenta, że absolutnie powinna umieć się znaleźć w relacjach międzynarodowych, kiedy są tematy sporne, tak jak na przykład Polak wówczas, czy komu oddać śledztwo. I wyjaśnić, jeśli bierzemy pod uwagę dziwne śmierci konkretnych świadków wydarzeń, bo inaczej to państwo nie funkcjonuje. To państwo jest po prostu teoretyczne. Ono całkowicie było teoretyczne. Były pogrzeby, nie tych ciał. No to przepraszam bardzo, to czy to jest zdanie egzaminu, czy to jest stanięcie na wysokości zadania, nie otwierania trumien tutaj na gruncie polskim. No kiedy się temu tak przyjrzymy zdroworozsądkowo, wszyscy ci, którzy się niedawno wyśmiewali, że ekshumacje to nie mają sensu, już w tej chwili się nie wyśmiewają, bo widzą, jakie z tego wynikają rzeczy. Więc na tle skupić się należy, w moim przekonaniu, i te wszystkie rzeczy po kolei jakby przejrzeć, naprawić, a winni powinni ponieść odpowiedzialność. Natomiast jeśli tylko i wyłącznie będziemy podnosić kwestie te ostateczne, jaka była bezpośrednia przyczyna wypadku, to nic to nie zmieni.
w wyjaśnieniu tych wszystkich, o których mówiłem wcześniej, bo je absolutnie tak samo trzeba uczynić. Więc to są tak gdyby dwie sprawy. Państwo nie zdało wówczas egzaminu w najmniejszym stopniu i ci, którzy byli na jego szczytach, powinni ponieść w jakiś sposób odpowiedzialność i należy te wszystkie błędy naprawić. A w sferze tego sporu, oprócz, że to się zamienił, ta cała sytuacja zamieniła się w spór polityczny. W moim przekonaniu jest potężne zwarcie ideowe, ideologiczne i to, co zwykłego Polaka, katolika oburza, właśnie ten brak szacunku dla śmierci, prawda, to o czym ojciec mówił, ten stosunek do krzyża, te obrazoburcze okrzyki, to poniewieranie ludzi, którzy stali pod krzyżem, to wszystko jest obrazem tego, z czym w istocie mamy do czynienia. Katastrofa smoleńska gdyby tylko odsłoniła jako jedna z, bo pamiętajmy, że kiedy był spór o aborcję, znowuż to zostało odsłonięte, bo odsłoniła gigantyczną wojnę kulturową i zwróćcie Państwo uwagę, że jest to wojna o duszę narodu i to widać wtedy w całej głębokości i dramatyzmie. Poza tym, panie profesorze, Polska pozostawała formalnie członkiem NATO, kiedy to się zdarzyło, ale po tej tragedii jakby polityka zagraniczna tak bardzo jawnie już poznamy koncepcję także Biura Bezpieczeństwa, ówczesne Biura Bezpieczeństwa Narodowego o sojuszach. Oficjalnie zaczęło mówić się o resecie w stosunkach z Federacją Rosyjską. Zresztą Służba Kontrwywiadu Wojskowego zawarła współpracę z Rosyjską Federacyjną Służbą Bezpieczeństwa FSB bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Rosjanie mogli przejąć się również środki łączności, zasoby informatyczne, którymi dysponowali polscy generałowie. No, beneficjów tutaj było co niemiara. No a ostatecznie także Donald Tusk, co przyznał na spotkaniu z rodzinami ofiar, to on podjął decyzję o tym, żeby procedować według załącznika 13 do konwencji chicagowskiej, wbrew temu, o czym wiedziało wojsko, a więc wbrew umowie z 93 roku. No to jest państwo teoretyczne, no pamiętajmy o tym, ono funkcjonowało w różnych aspektach teoretycznie, tutaj godzono się na pewne rzeczy w relacji do Rosji, w innych wypadkach, może mniej tragicznych, w relacji do Niemiec, fasada pewnej powagi, fasada, prawda, kompetencji, czysty PR, a w środku, no niestety, rzeczywistość bardzo, bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna również ze względu na to, jak właśnie funkcjonowały przy tych całych okolicznościach nasze służby i powiedzmy, jak to wszystko było wyjaśniane. W tym znaczeniu to sama komisja Miller stwierdził tak dosyć bezradnie, że cel jest głównie taki, ażeby się uzgodnić do jakiegoś przynajmniej poważnego stopnia z komisją rosyjską, z jej ustaleniami, no bo to wywoła reperkusje społeczne. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko Państwowa Komisja Wyjaśniania Wypadków Lotniczych działała PR-owsko, a nie merytorycznie. No to było w deklaracji już na samym początku przed jej szefa wypowiedziane, więc to są poważne problemy. Ja jeszcze raz mówię, zaostrzanie tylko jednego elementu w całym tym gigantycznym problemie, gdzie się po prostu katastrofa smoleńska, tylko i wyłącznie do wstrzygnięcia, czy to był wprost zamach taki w sensie technicznym wykonany, czy nie był, nie jest jedynym i być może nawet nie najpoważniejszą kwestią do rozstrzygnięcia, bo nie wiadomo, czy to się to aż tak da na 100% rozstrzygnąć. Natomiast całe otoczenie tego kompromitowało to państwo, mogło przerażać, jak to się wszystko dzieje, łącznie z tymi dziwnymi śmierciami osób, jak gdyby to będących w okolicznościach tej katastrofy obecnej, więc w tym sensie jest co naprawdę robić. Natomiast co do upamiętnienia, pamiętajmy o tym, że wokół tego będzie się toczyć
spór i on ma dużo jeszcze większe podłoże niż samo upamiętnienie tych ofiar, bo w tle będą groby katyńskie. I dużo poważniejsza kwestia, ponieważ w tle będzie szacunek dla tradycji, szacunek dla narodu, szacunek dla religii, prawda, dla zmarłych, a gdzieś z drugiej strony pogarda tej rewolucji, która do nas z zachodu przyszła i którą przejęli nieraz dawni SPC, a dzisiaj się tym posługują po to, ażeby uderzać w to, co najcenniejsze. Ale to ciekawe, bo wtedy powstało to środowisko pani kociarzy, teraz kodziarzy i różnego rodzaju przybudówki, które no choćby te miesięcznice Pamięć Smoleńską próbują za wszelką cenę zakłócać. No także wjazd na Wawel do brata panu Jarosławowi Kaczyńskiemu także utrudniają na wszelkie możliwe sposoby. To jest cały czas to zderzenie, że w momencie, kiedy jest jakaś próba wyjaśnienia, kiedy, no choćby wspomniał pan o tych ekshumacjach, tak, które ukazują potworny widok, gdy mówimy o tym, co państwo zrobiło i czego państwo nie zrobiło, jakie potężne zaniechania, zaniedbania wobec rodzin, ale także wobec całego społeczeństwa zostały popełnione przez ówczesnych rządzących. I zawsze przy tej okazji tworzą się takie środowiska pozbawione wszelkich skrupułów. No one są na pewno inspirowane, one są na pewno manipulowane, ale one znajdują inspirację ideologiczną w kręgach rewolucyjnych wschodnich. To nie jest tylko u nas to, że się profanuje krzyże, że się uderza w religię. No, po prostu religia tej rewolucji neomarksistowskiej ma taki właśnie wymiar. A że jest taktycznie używana do tej gierki, bo na tym tle toczy się gierka, taka taktyczna, polityczna, to jest inna rzecz. Natomiast zrozumiejmy cały czas głębie spraw, które są nieraz, kiedy ja słyszę... Aha! Przypomniało mi się, że po prostu Oliwkowski mówił, że jemu nie chcą dać firmie pieniędzy, co ludziom rozwozi, tym szpiegom, detektywom z ochrony, że on nie może dostać, bo jemu nie chcą dać jakby w tej firmie. I tak ja mówię, no pan chyba żartuje, no to najwyżej po świętach pan przywiezie. Po co te pijaki mają zaraz wszystko na wódkę tutaj wyłożyć, bo tamci robotnicy, chłop, robokop, no to już jeden dzisiaj pijany przyszedł. A mi się przypomniało, że kiedyś taki jeden... wyszedł, przyszedł, się wpieprzył prosto na kierownika, kierownik mówi: zafraki won! Ja mówię: no won, ale on się musi przebrać, musi się rozebrać, musi się ubrać swoje, no to więc siedział pół godziny i nie chciał wychodzić. No to tam jeden mu pomagał, no to przecież tam nie jeden pijak jest. Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Tutaj, proszę państwa, o rzeczach z kolei takich poważnych, że jak był ten wybuch samolotu, nieszczęśliwy wypadek, czy nie wiadomo co jeszcze, to jest poważna sprawa, że trzeba było się nad tym zastanowić dłużej. A to, że w trumnie u kobiety trzy ręce znaleźli, no to ja nie wiem, czy to ta cała procedura, czy te procedury do trumien wkładania, czy to normalne, czy jakie. No to więc dopiero teraz, po 7 latach, że trzy ręce w trumnie. I to pod kamerą, pod kamerą. Kamera nie oszuka, kamera nie skłamie. Naszym gościem jest pan redaktor Piotr Falkowski z naszego dziennika. Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, słuchaczom. Panie redaktorze, pan przez wiele lat zajmuje się tematem Smoleńska, tematem, który jest szczególnie trudny, bolesny, nierozwiązany i
Jak pan patrzy na te 7 lat od tego, co wydarzyło się tragicznego ranka 10 kwietnia 2010 roku, także w kontekście artykułów, które w naszym dzienniku pana biura mogliśmy na temat Smoleńska przeczytać, bo rzeczywiście nasz dziennik bardzo wnikliwie i bardzo dużo temu swoich łam poświęcił. Rzeczywiście zajmowaliśmy się bardzo dokładnie we wszystkich aspektach tą katastrofą, strony takiej technicznej, możliwych przyczyn, hipotez, także w aspekcie politycznym, społecznym, w bardzo takim szerokim kontekście międzynarodowym. Ktoś policzył, że sam napisałem podobno 800 artykułów na ten temat, aż sam teraz tak naprawdę nie mogę w to uwierzyć, ale wydaje się, że tak jest. No, oczywiście bardzo zmienił się kontekst po wyborach 2015 roku. Ten temat wcześniej był taki niechciany. To znaczy był rzeczywiście bardzo taki silny nacisk społeczny. Był ciągle w społeczeństwie wielki taki ból, poczucie bezsilności, ciąży ogromne emocje, które dotyczą tej sprawy. Natomiast ze strony oficjalnych czynników państwa, rządu była taka silna niechęć jakiegokolwiek zajmowania się tą sprawą. To było takie tabu, o którym czasami trzeba było coś powiedzieć, musiała wystąpić prokuratura, musiała istnieć ta komisja, ale oby tą sprawę szybciej zapomnieć, jest jakiś raport, coś tam zrobiliśmy i tak naprawdę wszystkie te wnioski, zabiegi, żeby sprawdzać, żeby zbadać, żeby jeszcze zbadać dokładniej, żeby przesłuchać tego, przesłuchać tamtego, że są takie materiały, takie możliwości. Natomiast z pewną wdzięcznością przyjmować to, że jest takie zainteresowanie, że jest takie dążenie do prawdy, to było odsuwane. Więc oczywiście to się zmieniło. Tutaj teraz odpowiednie ministerstwa, organa ścigania robią pewnie co mogą, to bez wątpienia tak jest. Te najwyższe urzędy państwowe nadają odpowiednią rangę tej sprawie, to widzimy w postaci państwowych uroczystości, w postaci wspomnienia toperu poległych, w postaci powstających pomników, tablic, nadawania imion. No to oczywiście już temat tabu nie jest, to jest nawet właściwe miejsce. Natomiast z punktu widzenia tego, co najbardziej niepokoi, intryguje, czyli tego, czy przyczyny katastrofy kryją jeszcze jakąś tajemnicę, to tak czy inaczej jest to bardzo trudne, no bo tej katastrofy minęło lat 7. Wtedy, kiedy minister Antoni Macierewicz powołał nowy zespół do badania tej katastrofy, powołał pod komisję doktora Berzińskiego, to też minęło tych lat 6 i jest jasne, że możliwości tego organu są znacznie mniejsze, znacznie słabsze. Tutaj te pierwotne źródła informacji, czyli wrak samolotu, to wszystko cały czas jest w Rosji i możliwości dostępu są jeszcze mniejsze niż były wcześniej. Nawet gdyby Rosjanie nie przeszkadzali, to tak czy inaczej ten wrak już by coraz mniej był w stanie i ta ziemia w Smoleńsku i te rzeczy coraz mniej byłyby w stanie powiedzieć, a tym bardziej, kiedy oni przeszkadzają i utrudniają. Więc te możliwości są oczywiście bardzo ograniczone, ale jakimiś, prawda, bardziej nieszablonowymi, co trzeba przyznać, metodami, usiłującymi. Platforma Obywatelska tak trochę podkpiwa w tej chwili też z rządzących. Mówią, rządzicie już dobrze ponad rok i 4 miesiące i wrak jest dalej w Federacji Rosyjskiej, a mieliście go sprowadzić. Skąd ta taka, powiedziałbym, cały czas buta po stronie
tego obozu, który odszedł od władzy. Dzisiaj także Bronisław Komorowski w rozmowie z Radiem Z mówi o tym, że trzeba było się zabrać wtedy za robotę. No i dzisiaj powtarza to samo, fundament państwa polskiego sprawdził się w 100%, jeśli chodzi o 10 kwietnia. Jak Bronisław Komorowski mówi wtedy, to szkoda, że nie miał na myśli w swojej kadencji, no bo to tylko tak można powiedzieć. Właśnie ten czas tuż po katastrofie, kiedy także strona rosyjska ze względu na no choćby na międzynarodową opinię publiczną, na ogromne emocje i emocje także we własnym społeczeństwie mogła być skłonna do pewnych ustępstw. Wtedy zapanowała taka atmosfera pojednania z Polską. Były w tym takie bardzo silne uczucia, emocje związane z żałobą. To był czas, kiedy można było tę atmosferę wykorzystać. Jakie by nie były rzeczywiste zamiary Rosjan, bo one były od początku niezmienne, takie jakie były, bo oni wówczas znajdowali się w sytuacji, w której na pewne oczekiwania, pewne prośby strony polskiej nie można było inaczej odpowiedzieć niż nie przyjmując. I wtedy była szansa. To była szansa, żeby bardzo dużo załatwić, bardzo dużo wymusić. Ja sam choćby przejrzałem rosyjskie wewnętrzne przepisy dotyczące sposobu badania katastrof państwowego lotnictwa. Gdyby zastosowano polsko-rosyjskie porozumienie rządowe przewidujące powołanie wspólnej komisji, stosowano by do tej wspólnej komisji rosyjskie przepisy o badaniu katastrof lotnictwa państwowego. Te przepisy dają bardzo dużo możliwości. Czy Rosjanie by dotrzymywali słowa, czy to różnie mogłoby być. Natomiast przynajmniej byłoby się na co powołać, a w tej chwili tak naprawdę powołać się na niewiele, co możemy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbuje z Trybunałem Sprawiedliwości coś zrobić. No miejmy nadzieję, że coś się uda, no ale zmuszenie Rosji do czegokolwiek jest trudne. To wtedy, w czasach, kiedy Bronisław Komorowski był z wizytą, to była ostatnia wizyta głowy państwa z polskiego w Rosji w 2011 roku, w kwietniu. Wtedy może jeszcze to była ostatnia chwila, kiedy jeszcze można było czegoś oczekiwać, czegoś zażądać. Panie redaktorze, równocześnie w Katyniu Rosjanie zainstalowali tablicę o sowieckich jeńcach, którzy zmarli po wojnie polsko-bolszewickiej. Wcześniej była w tym miejscu mapa Gułagu, tablica poświęcona rzekomym polskim zbrodniom na czerwonoarmistach. Wciąż panuje taka rewizjonistyczna polityka, zwłaszcza gdy idzie o Smoleńsk, o Katyń, Twer, Miednoje. Pamiętamy, że gdy prezydent Lech Kaczyński wraz z delegacją oficjalną, państwową udawał się, by powiedzieć o ludobójstwie, by także oddać hołd tym Polakom, którzy przez wówczas Związek Sowiecki zostali zamordowani. Dzisiaj w tych miejscach pojawiają się tego typu tablice. Jak to odczytywać? Tutaj Rosja stosuje równolegle równolegle dwoma torami. Jeden polega na odradzaniu się tego kłamstwa stalinowskiego o linii niemieckiej. On tutaj głosy, które to lansują, są może marginalne, ale coraz liczniejsze, coraz silniejsze ci ludzie, tacy jak Siergiej Strygin, jeszcze kilku jest takich autorów, samozwańczych historyków, którzy też piszą książki bardzo liczne na ten temat. Piszą książki dowodzące, że to jednak Niemcy strzelali w Katyniu i oni kiedyś wydawali te swoje książki w niskich nakładach, w niszowych wydawnictwach,
organizowali spotkania w jakichś wynajętych salach niewielkich domów kultury, w podobnych miejscach, często oczywiście w Tverze, w Smoleńsku, w Moskwie. Teraz pojawiają się w państwowych muzeach, w dużych miejskich aulach. W ubiegłym roku taka konferencja była w sali Muzeum Historycznego w Smoleńsku. Za kilka dni kolejna w tym duchu konferencja, że zobaczymy, co tam będzie na niej powiedziane, będzie w Smoleńsku w siedzibie uniwersytetu. To się zmienia, organizują je coraz częściej politycy, wprawdzie na razie politycy, może nie rządzącej partii, ale partii albo Żyrenowskiego, albo partii komunistycznej, no tym niemniej politycy mający określone wpływy, na przykład organizator, jeden z organizatorów poprzedniej konferencji smoleńskiej był wicegubernatorem. Także to jest... To i coraz bardziej zezwala się na ten tak zwany rewizjonizm katyński. Ci ludzie z tego korzystają. No, a drugi nurt, bardzo poważny i równie szkodliwy, reprezentowany przez czynniki oficjalne państwa rosyjskiego, to jest ten nurt antykatynia, czyli równoważenia Katynia przez rzekome równie straszliwe zbrodnie polskie. No, wytypowano to wcale nie teraz, bo to już w latach 90. wytypowano jako ten antykatyń właśnie śmierć kilkunastu tysięcy sowieckich oficerów, nie sowieckich oficerów, tylko sowieckich jeńców, którzy zmarli w Polsce po wojnie 1920 roku. Oczywiście tych ludzi nikt w Polsce nie zastrzelił, tak jak to NKWD zrobiło z Polakami w Katyniu, w Smoleńsku, w Tverze, także w Charkowie, w Kijowie. Oni ginęli przede wszystkim z chorób, zresztą z chorób, które sami przynieśli z Rosji. Mniej ich zmarło w polskich obozach jenieckich niż zwykłych żołnierzy Armii Czerwonych umierało w tym czasie w normalnych garnizonach, nawet w garnizonach, które nie walczyły w Armii Czerwonej. Wówczas taka straszliwa była sytuacja. No ale ten kierunek jest bardzo eksponowany w Rosji przez różne czynniki, a nawet przez takie specjalnie powołane przez prezydenta Putina Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, które właściwie tylko tym się zajmuje, to znaczy takim promowaniem takiej nacjonalistycznej, militarystycznej narracji o historii Rosji. Panie redaktorze, wspomniał pan, że napisał około 800 artykułów poświęconych Smoleńskowi i tej całej sprawie. Czy jest pan w stanie przewidzieć, kiedy napisze pan ostatni artykuł na ten temat jako dziennikarz, a później to po prostu przejdzie już w gestię wyłącznie historyków? Czyli kiedy sprawa się zakończy? To jest bardzo trudne pytanie. Naprawdę trudne pytanie. Ja mam nadzieję, że... Także dzieci nie wolno krzywdzić. Ta sprawa potrwa długo. Jednak o zbrodni katyńskiej piszemy do dziś i do dziś, tak jak ojciec sam zapytał, ciągle powstają różne pytania, kontrowersje. Są te dziwne tablice, których nie możemy zaakceptować i ciągle jest o czym pisać, ciągle pod hasłem Katyń, prawda? Czyli pod hasłem, które przypisać należy rokowi 1940. Także myślę, że katastrofa smoleńska może też mieć tak daleko, tak długo w czasie idące konsekwencje i mam nadzieję, że w pisaniu o tym ktoś mnie kiedyś też zastąpi. Bardzo dziękuję, pan redaktor Piotr.
Piotr Falkowski, nasz dziennik, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Aktualności dnia w Radiu Maryja. Pan poseł Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, prezes Komitetu Katyńskiego. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry, witam państwa. Niech dziękuję panu Jezus Maria, zawsze cię widzę. Teraz i zawsze. To już 7 lat, panie Andrzeju, od tego dnia, gdy stracił pan brata pod Smoleńskiem, który jechał w oficjalnej polskiej delegacji po to, żeby wypowiedzieć prawdę o Katyniu, która do dzisiaj bywa kwestionowana. Panie Andrzeju, może wspomnijmy ten dzień, jak pan dowiedział się, jak wyglądały te pierwsze godziny. Szanowni Państwo, ten dzień chyba na zawsze już pozostanie w pamięci nie tylko mojej, ale wielu, wielu Polaków jako dzień najbardziej tragiczny, najbardziej taki nieszczęśliwy, który zaowocował tym, że przez parę lat Polacy zostali poddani z uwagi na to, że władza, którą reprezentowała w tym czasie Platforma Obywatelska i PSL, nie stanęła na wysokości zadań, nie spełniła obietnic, nie wykazała troski o polską rację stanu. Straciliśmy elitę narodu straszliwych, niewyjaśnionych okolicznościach, a oni służąco do żalco oddali całe śledztwo w ręce wrogów, którzy przez wieki, bo tak trzeba powiedzieć, dążyli do uczestnienia Polski, na których Polska zawsze była przeszkodą. Prowadzone śledztwo rągało wszelkim standardom i przykładom, jakie obowiązywały w świecie zachodnim, nie tylko, nawet na Dalekim Wschodzie byłoby chyba prowadzone bardziej dobrze, wnikliwie i sprawiedliwie. To, co się stało, to, że Rosjanie tak bezcześcili
Cały nasz tak zniszczyli i nie odbudowali, nie oddali wraku samolotów, czarnych skrzynek. Obrazili i odebrali honor, próbowali odebrać honor polskim oficerom, zasłużonym generałom. To jest to, czego ja osobiście nie mogę wybaczyć nigdy ani panu Tuskowi, ani panu Komorowskiemu, ani pani Kopacz, ani wszystkim tym, którzy reprezentowali tam Polskę i jeszcze później reprezentowali w komisjach, niby komisjach udających wnikliwe dociekanie do prawdy. To było wszystko. Inscenizacja mająca na celu jedno, zapomnienie o tej prewencji i pogłupienie za przeproszeniem Polaków. I to niestety w dużej mierze na skutek takiej przewagi, jaką posiadali w środkach masowego przekazu, zmasowanym atakom zarówno w radiu, w telewizji, w prasie, to się udało. Polacy stracili jakby instynkt samozachowawczy, część i tylko usilna praca, tylko opór początkowo niedużych jednostek. Tak, nieduże jednostki.